strona internetowa nowego ekranu w internecie, jaka pojawiła się w ostatnim czasie, odniosła niewątpliwie duży sukces. Jest to strona jedna z najbardziej popularnych. Próba startu w wyborach była powiedzmy nie do końca sukcesem, była porażką, może niekoniecznie z winy tych, którzy tą próbę podjęli, ale to nie znaczy, że w przyszłości taki sukces nie nastąpi. Pan Ryszard Opara jest człowiekiem niewątpliwie inteligentnym i mógłby zostać sporej klasy politykiem. Popatrzmy, jak sytuacja wygląda na naszej scenie obecnie. Mamy PiS w trzech kawałkach, PO, które bez przerwy traci ludzi ze swoich szeregów, począwszy od marszałka Płażyńskiego, poprzez Rokitę, poprzez Chlebowskiego, aż po Palikota. Zatem jest to partia, od której również ludzie odchodzą, zresztą z różnych względów, nie będę tu o tym się rozwodził. Mamy PSL, które nie odniosło żadnego większego sukcesu i zrobiło ten błąd, że znowu na jej czele stanął Miller, który tą partię mocno zdołował ileś tam lat temu, z 44% chyba do raptem kilkunastu. SLD. Mamy PSL z Pawlakiem, o którym się ciągle mówi w mediach, że może przekroczy próg wyborczy, może nie przekroczy. Pawlak ma swoich bogatych wyborców na wsi i nie ma co się o niego troszczyć, ale jednocześnie nie przewiduje, żeby stał się partią wiodącą w Sejmie. No i mamy ostatnio Palikota, który jako biznesmen dobrze wyczuwa nastroje i bolączki biznesmenów i chociaż robi wrażenie człowieka mocno postrzelonego, jakby to Amerykanie powiedzieli, crazy, to jednak, kiedy się go posłucha, odnosi się wrażenie, że wie, o czym mówi i właśnie chyba przez to został zauważony przez tych ludzi, którzy zawsze głosują, zawsze wybierają. No, nie zawsze trafnie, ale jednak wybierają. Kiedyś chcieli mieć Prawo i Sprawiedliwość, zagłosowali na PiS. Kaczyński mocno ich wystraszył swoimi takimi działaniami, jak chociażby z tym aresztowaniem doktora G. Zorientowali się, że z Kaczyńskim nie będzie ani Prawa, ani Sprawiedliwości, natomiast będzie tylko zagrożenie dla ich biznesów i dla nich samych. A ponieważ Tusk jednocześnie w tym samym prawie czasie obiecywał im podatki w wysokości 15%, czyli ci biznesmeni, którzy płacili tam po 40 ileś procent, raptem jak usłyszeli, że mają szansę na procent 15, no to oczywiście wspomogli finansowo partię Platformy Obywatelskiej, przerzucili swoje głosy, za wyjątkiem może Moherów, na PO i w ten sposób PO wygrało z Kaczyńskim. Ale w chwili obecnej jest taka sytuacja, że w drugiej kadencji Tusk jest zmuszony do podejmowania dosyć niepopularnych kroków, zresztą na przykład z podpisaniem akta
zlekceważył internautów i można powiedzieć, że strzelił sobie w stopę. Oczywiście wycofał się z tego, ale internauci mają już go na oku. Teraz z kolei ma podjąć decyzję na temat wydłużenia czasu pracy, późniejszego przejścia na emeryturę. Rzecz bardzo, bardzo, to bardzo niepopularna w społeczeństwie polskim, ale tak jak widać, zagada po prostu ludzi na śmierć, zagada tym swoim nudzeniem o konieczności. W końcu niektórzy być może powiedzą sobie, no rzeczywiście trzeba dłużej pracować, bo te nasze emerytury będą coraz mniejsze. Młodzi ludzie jeszcze nie za bardzo to czują, że to ich będzie kiedyś dotyczyło. I też być może nie będą protestowali i w Sejmie to prawdopodobnie przejdzie. No niech przejdzie, ale to byłby atut dla nowej partii, która mogłaby powstać, bo zauważmy, że te partie, które rządzą, to rządzą bez przerwy już od czasu okrągłego stołu. Są mocno nielubiane przez ludzi. Bardzo wielu publicystów także zauważa, że się zużyły, że nie, niczego dobrego nie wprowadzają, że Polska pod ich rządami nie dość, że straciła cały majątek narodowy, to jeszcze popadła w olbrzymie długi. Jest bardzo uzależniona, bo przecież to Kaczyński podpisywał układ, traktat lizboński. Tusk teraz podpisał kolejną jakieś tam zobowiązania finansowe, jakiś pakt finansowy, który Polskę właściwie rozkłada pod względem finansowym na łopatki. Tak uzależnia od decyzji Brukseli, a powiedzmy szczerze od Niemiec i Francji, że to jest aż haniebne dla nas wszystkich. I też może nam się bardzo źle odbić, bo jeżeli oni uchwalą jakieś tam pomocowe sprawy dla Hiszpanii, Grecji, Włoch, czy jeszcze czegoś, coś innego wymyślą, jak chociażby z tym paktem klimatycznym, to będziemy po prostu dalej łupieni w straszliwy sposób i też zaczniemy odczuwać ten kryzys, bo ten kryzys bynajmniej się nie skończył. Banki dalej będą pieniądze zdzierały i udzielały kredytu na wysokie procenty. No i tak sobie myślę, jakby pan Ryszard Opara, który potrafił ten sukces odnieść z nowym ekranem, gdyby wziął się za stworzenie partii, która by się zwracała głównie do biznesmenów, to mógłby pan odnieść kolejny wielki sukces. A start w następnych wyborach byłby po prostu już tylko ścieżką do szybkiego sukcesu politycznego. Żeby założyć nową partię polityczną, trzeba oczywiście wiedzieć, jak to zrobić. To nie jest kwestia tylko zebrania iluś tam podpisów, iluś tam ludzi i zarejestrowania partii. Oczywiście ważne jest, żeby ta partia miała jakiś ładny, krótki tytuł, jakąś ładną nazwę. Czy to partia biznesmenów? Może nie, bo to jest zagraniczny zwrot, ale partia przedsiębiorców, albo partia gospodarcza, albo po prostu nowa partia. I najważniejsze dotrzeć do tych przedsiębiorców. Nie wspomniałem jeszcze o samoobronie, która ostatnio miała swój zjazd, wybrała tam jakiegoś człowieka, może człowieka poczciwego, ale tak jak patrzeć na jego fotografię, to przecież widać, że to rzeczywiście jest sołtys, że to nie jest oblicze polityczne, że to nie jest mąż stanu taki, który mógłby przewodzić całemu naszemu narodowi polskiemu. I
samoobrona chyba nie odegra już żadnej roli politycznej i że żeby weszła do Sejmu, to jest to raczej absolutnie niemożliwe. Ale jacyś działacze są, ludzie na wsi też głosują i później w jakiejś kolejności warto byłoby także o nią zahaczyć.